strony Karolina i witam się z Wami na moim kanale. Dzisiaj będzie filmik z planami czytelniczymi na kwiecień. Ten marzec minął jakoś bardzo szybko. Ja nie wiem, kiedy minął marzec. Marzec po prostu przeleciał jak torpeda i nagle jest kwiecień. To jest trochę dziwne, ale tak jest. Jeśli chodzi o mój TBR marcowy, nie udało mi się, to znaczy przeczytałam kilka moich założonych książek, natomiast z tych, które przedstawiłam jako opcje i wy mogliście wybierać, nie przeczytałam żadnej. Brawo. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że po prostu nie miałam na nie ochoty. Jestem czytelnikiem, który czyta pod wpływem emocji, pod wpływem chwili. I właśnie dlatego w tych książkach, które sobie tutaj przygotowałam, jest wiele, wiele gatunków, form i tematów. I myślę, że każdy tu znajdzie coś dla siebie. I ja na pewno znajdę coś tutaj na moje wszystkie humory. Pierwszą opowiem najpierw o dwóch książkach, które już zaczęłam czytać, ale no, na pewno nie skończę ich w marcu. Dzisiaj jest ostatni dzień marca, więc pierwsza książka to Nieposkromiona. Zaczęłam czytać e-booka tej książki i na razie jestem naprawdę pozytywnie do niej nastawiona. Oczywiście teraz nie mogę wyrokować ostatecznie, bo jeszcze jej nie skończyłam, ale jest to taki pamiętniko-esej naszej tutaj autorki, która jednocześnie opowiada nam swoją historię. Historię tego, jak określone wydarzenia w jej życiu, jak pewne historie z jej życia wpływały na to, jaką osobą się stała, ale tak naprawdę to nie była prawdziwa ja. Myślę, że wiecie, o co chodzi, że ta presja społeczeństwa, żebyśmy zachowywali się w określony sposób, no jest duża. I mimo tego, że autorka tutaj wypowiada się z perspektywy białej kobiety, to taka presja jest na każdym, niezależnie od płci, niezależnie od koloru skóry. Chociaż wiadomo, że ze względu na kolor skóry i ze względu na płeć, takie doświadczenia mogą mieć różny wymiar, różną formę, po prostu być bardzo różnorodne. I o tym też trzeba pamiętać. Jak na razie jest to bardzo ciekawe i podobają mi się te rzeczy, które porusza autorka. Jeśli chodzi o kończenie zaczętych książek, w marcu też zaczęłam, ale no, przeczytałam 20 stron jakieś, tak? Nie, 15. Przeczytałam 15 stron mojej znikającej połowy, Brit Bennett. To jest książka autorki między innymi Matek. Może kojarzycie ją, ja ją kiedyś kupiłam i komuś pożyczyłam i już nie wiem, gdzie jest, ale ta historia bardzo mnie ciekawi. Mamy tutaj dwie siostry, które w pewnym momencie znikają z tego miasteczka i rozdzielają swoje życia. Tutaj pojawia się to pojęcie tak zwane white passing, czyli osoby, której korzenie czy której rodzina była na przykład czarnoskóra albo miała pochodzenie afroamerykańskie, ale ta osoba, można powiedzieć, że właśnie przechodzi jako biała. To jest coś, właśnie ja mam nadzieję, że ta książka pomoże mi zrozumieć ten temat. Jeśli wy macie jakieś fajne artykuły na temat white passing albo sami pomożecie mi to lepiej zdefiniować, bo chcę po prostu wiedzieć, chcę być świadomym czytelnikiem i świadomym człowiekiem. Napiszcie mi proszę w komentarzu, jakich sytuacji to się tyczy, jak to zdefiniować, bo ja mam z tym problem. Szukałam trochę w internecie, ale jak widać nie za bardzo mi to pomogło, więc będę wdzięczna po prostu za waszą pomoc. I właśnie jedna z tych sióstr poślubia czarnoskórego mężczyznę, a druga właśnie przystosowuje się do tej roli osoby białej i te ich doświadczenia, te ich wybory życiowe bardzo wpłynęły na ich historię. To jest temat, który mnie bardzo ciekawi i dajcie koniecznie znać w komentarzu. Jeśli coś wiecie na temat white passing, będę po prostu wdzięczna, bo nie chcę, nie wiem, być jakimś ignorantem, nie chcę udawać, że o czymś wiem, jak nie wiem i mam jakieś takie braki w edukacji na ten temat. Wiecie, że dla mnie takie sprawy są ważne. Ważne jest dla mnie, żeby poprawnie się wypowiadać, nikogo nie urażając. Dlatego jeśli możecie mi pomóc, to dajcie koniecznie znać w komentarzu albo napiszcie do mnie na Instagramie. Dalej idąc z kobiecymi tematami, mamy Bernardine Evaristo i Dziewczyna, kobieta inna. Też bym chciała ją przeczytać w kwietniu, chociaż jest to książka nie tak długa w sumie. Nie tak długa, przesadziłam, 400 stron, ale jest tutaj dużo światła na stronie, więc
myślę, że nie będzie tak strasznie źle, bo wiecie, że ja się boję długich książek, tak? I tutaj, znajdziecie tutaj Wielką Brytanię, o jakiej nie czytaliście, od Newcastle do Cornwall, Cornwall? Tak? Od narodzin wieku 20 do pierwszych dekad wieku 21. Oto 12 postaci, ich podróż przez życie. Każda z nich czegoś szuka. Kogoś bliskiego, celu w życiu, przynależności, domu, kochanki, matki, utraconego ojca, czy choćby odrobinę nadziei. Przede wszystkim zaś to jest, jest to matko, naprawdę, ja mam problem z czytaniem na głos, bo oczami jestem dalej niż ustami. Zaś jest to oszałamiająca, pulsująca życiem powieść o kobietach, o ich sile, słabościach, bolączkach, powodach do szczęścia, pragnieniach i miłości. Opowiada o artystkach, bankierkach, nauczycielkach, sprzątaczkach, gospodyniach domowych w różnym wieku i na różnych etapach życia. Więc zapowiada nam się bardzo, bardzo kobiecy miesiąc. Ten chyba marzec i Dzień Kobiet mi się przesunął na kwiecień. Kolejna książka to jest premiera z marca, na którą ja bardzo, bardzo czekałam, czyli Kim Ji-young, urodzona w 1982. Moja historia jest zwyczajna. Mieszkam w Korei Południowej, jestem żoną, matką. Pracuję w dużej korporacji pełnej szpiegowskich kamer w damskich toaletach. Mężczyznom to nie przeszkadza, więc nikt się tym nie przejmuje. Jako pełnoetatowa mama muszę zrezygnować z pracy i zająć się domem, bo w oczach mężczyzn to obowiązek kobiety. Tak też zrobię. Rzeczywistość jednak okazuje się dla mnie trudniejsza i wpadam w pułapkę. Myślę, że ta książka może być trochę smutna, no bo no, umówmy się, ta rzeczywistość często jest smutna. Ale też z drugiej strony mam nadzieję, że będzie taka powerful i da nam takiej fajnej kobiecej siły. Więc tak, Kim będzie czytana w kwietniu. Żeby odejść od tych trudnych i nie zawsze przyjemnych w czytaniu tematów, przychodzę do Was z Christiną Loren, którą, jak wiecie, uwielbiam. To jest autorskie duo, dwie kobiety, które piszą razem romanse. Z odrobiną erotyki, ale to jest naprawdę taka odrobina, taka erotyka, która po prostu w romansach jest, bo jest też w naszym życiu, ale nie jest jakby główną osią fabuły. I chciałam Wam tylko zakomunikować, że chcę Twice in a Blue Moon czytać, dlatego że ja do ich książek podchodzę z całkowitą niewiedzą, ja nie chcę wiedzieć, o czym one są, bo wiem, że najprawdopodobniej mi się bardzo, bardzo spodobają. Mam też tu książkę, którą zaczęłam jakieś 2 lata temu, Summer of Salt. Mam tutaj gdzieś nawet tak zakładkę. Na 35 stronie zakładka z Maresi od Olgi. I to jest książka młodzieżowa z elementami realizmu magicznego. Mamy tutaj dwie siostry i rodzinę kobiet, w której jest magia i one żyją na jakiejś wyspie i na tą wyspę przylatuje jakiś ptak. Nie jestem najlepsza w opisywaniu książek, biorąc pod uwagę tylko opis, bo ten opis też jest taki no bardzo tajemniczy, ale ma być magia i dwie siostry, z tego co pamiętam to bliźniaczki i u jednej właśnie ta magia się jeszcze nie narodziła, nie wyjawiła. No i jestem bardzo ciekawa, myślę, że to będzie przepiękna lektura, tak samo zresztą jak wydanie tej książki. Coś lekkiego i romantycznego, ale tym razem w wydaniu młodzieżowym Hot British Boyfriend. Ta okładka mnie po prostu przyciągnęła od pierwszego razu, kiedy ją zobaczyłam. Mamy tutaj naszą główną bohaterkę Ellie, która została odrzucona przez chłopaka, który jej się bardzo podobał i wyjeżdża na taką wycieczkę szkolną do Anglii właśnie i tam chce od nowa zbudować swoją pewność siebie, no i po prostu mieć przygodę swojego życia. Mam nadzieję, że to będzie śmieszne, luźne i zabawne po tych 4 pierwszych książkach, które mogłyby potencjalnie mnie w kwietniu zasmucić i dwie książki, to znaczy jedna kategoria, a druga to książka, konkretniej powieść graficzna Delicates. Ona już do mnie i do Oli jedzie, zamówiłyśmy ją sobie w ramach prezentu wzajemnego na zajączka. To jest powieść graficzna autorki Sheets. Jak wiecie, Sheets zarówno mi, jak i Oli bardzo, bardzo się podobało i nie mogłyśmy się doczekać kolejnej powieści graficznej od Brenny Tamler. To będzie przepiękne i na pewno urocze i chciałabym dla zrównoważenia, jak widać, te książki, które ja czytam, to jest
każda z innej parafii. Tu mamy coś śmiesznego, tu mamy coś poważniejszego, tu mamy jakieś właśnie ważne społecznie tematy, a tu mamy romans. Ja uwielbiam takie czytanie, bo dzięki temu nie czuję się przytłoczona tym, co czytam i biorę co najlepsze z literatury. I właśnie chciałabym przeczytać jakiś reportaż, ale nie potrafię wam powiedzieć, co to będzie. Mam na mojej półce dużo, dużo reportaży, które na mnie czekają i mam nadzieję, że jakiś uda mi się przeczytać. Oczywiście zależy wszystko od mojego humoru. Wybiorę taki, na który akurat będę miała ochotę. Dajcie koniecznie znać, czy są może jakieś premiery w kwietniu, na które czekacie, czy któraś z książek, o których dzisiaj mówiłam, was zainteresowała, albo może już ją czytaliście i macie jakąś opinię, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu. I dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za oglądanie. Jest mi cholernie miło, że tu ze mną jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!